Siema, siema, siema. Dobry temat dzisiaj. Kupę ludzi się pyta, kurwa, jak to jest z tym. Z czym? Wasz ulubiony, kurwa, temat? Jak to jest z tymi sterydami, kurwa? No to co? No to mówię, no. Nie będziemy tego dłużej zwlekać, kurwa. Co to są sterydy w ogóle, pierwsze? Po co po nie sięgamy? Powiem tak, sterydy, kurwa, służą do takiej fajnej sprawy, jak, kurwa, nadludzkich możliwości. Przychodzi w życiu człowieka taki etap, kurwa, że naprawdę staniecie, kurwa. Jest to, nie wiem, czy to wam zajmie 7 lat, czy to wam zajmie 10 lat, czy ile będziecie się rozwijać, czy te progresy siłowe, czy budowanie masy. W końcu staniecie, no nie ma chu. Ten organizm, kurwa, po prostu się już dalej nie będzie rozwijał. Wtedy co robimy? Nie, że nie będzie się rozwijał, ale już nie będzie widoczny tak ten progres, tak? Chcecie świrować ciężarami nie wiadomo jakimi. Chcecie się rozrastać, no to co? No niestety, no się sięga wtedy po to. Nie sięgamy po to tylko dlatego, żeby zrobić sylwetkę na lato, już to kiedyś mówiłem. Druga sprawa, po co sięgamy? Jestem, kurwa, wielki, mam ten FB za duży, czyli co robię? Sięgam po krótkie estry. Co to są krótkie estry? Przeważnie propionat, acetat, tak to się nazywa fachowo. Robimy wtedy iniekcje co? Przeważnie co drugi, co trzeci dzień. No niestety. Ból dupy cały czas. Chyba, że ktoś bije w bary. Co nie polecam, bo są bardziej unerwione. No ale tak jak mówię, dupa, najlepsze miejsce, najlepsza wchłanialność. No tak to wygląda. Czemu krótkie? Bo co? Się przyjęło, nie leją wodą. Każdy przyleje, każdy da siły. Co jest najważniejsze? Micha. Patrzymy na to, co jemy. Będziecie patrzyli na to, co jecie. Będziecie dobrze jedli. Będziecie mieli te kalorie dobrane. No i następna sprawa. No niestety. Te progresy masowe. Wszystko opiera się o te, co? Głupie, kurwa, węglowodany. No musimy je wrzucać. Czemu długie estry? Długie estry walą przeważnie kto? Ektomorfiki. Endo-ekto. Walą te długie estry. Mezo tak samo może po niego sięgnąć, tylko mówię, musi bardziej michy pilnować. Ektoendo nie naciągnie tak tej, kurwa, chujowej masy, dlatego może się bawić w to bez problemu. Może, kurwa, jeść, co mu, kurwa, pod pysk podejdzie i tak jak mówię, kalorie się liczą, kalorie, kalorie, jeszcze raz kalorie. Chcecie rosnąć? No niestety, trzeba, kurwa, trzeba naprawdę do tego pieca dokładać. Następna sprawa, krótkie, długie. Jest dużo odmian tych wszystkich, kurwa, rodzajów dopingu, ale co jest, kurwa, głównym podłożem, co musi być zawsze zachowane? Musi być ten testosteron. Decydujemy się na krótki ester, czyli pro. Co robimy? Te częste iniekcje. No niestety, jeśli ktoś wrzuca długie cykle, no kurwa, no co 2-3 dni kłuć tą dupę, no tragedia. Teraz tak, nie myślcie, że będziecie krótkiego estra walić i was nie przyleje, jak walniecie co drugi dzień, czy tam co trzeci 2 ml na strzał. Też was przyleje, też będzie, kurwa, księżyc w nowiu, morda ukulana i no tak jak mówię, no. No, nie da się tego obejść. Długi, czemu długi leje? Dłuższa wchłanialność. Dłużej ten czas trwa tego całego wejścia w ciało. A jak już wejdzie, on się ciągnie. On ma te 250 tam stężenie, czy tam są 200, czy teraz widziałem, kurwa, jakieś 400, w co w ogóle, kurwa, nie wierzę, nie wiem, co to jest, jakiś Chińczyk znowu. Ale tak jak mówię, długo, długo wchodzi, on się dłużej utrzymuje. A stężenie w organizmie jest takie, a nie inne. Jest to 250 na strzał, dlatego co jest możliwość podlania tej wody, tak? Co do tego możemy dołączyć, kurwa? No, możemy do tego dołączyć, zależy co kto chce osiągnąć. Mówię, jest tego pełno, ale mówię, głównym podłożem, kurwa, jest ten testosteron, on musi być zachowany. Nie ma czegoś takiego, że weźmiesz jakiś środek, kurwa, ten środek jest na to i ty zobaczysz i powiesz, kurwa, wow, chcę go bić, jest dobry, kurwa. On jest dobry, kurwa, ale on musi mieć to podłoże. Czemu? Bo hamuje wam libido. Prosty przykład. Prolka idzie do góry, kurwa, co się z wami staje? Jesteście w jakimś związku, no to się rozpada, proste, kurwa, czemu? No bo się wam odechciewa wszystkiego, kurwa, odechciewa się wam kobiety, odechciewa się wam stosunków, no i tak to wygląda, kurwa, no tego nie obejdziecie, no tak to niestety działa. Co później wchodzi po odłożeniu stany depresyjne, kurwa, co jest najgorsze. Dlatego mówię, ja nie zachęcam nikogo do brania, jeśli chcecie brać, róbcie to wszystko z głową. Krótki, długi ester.
krótki, jest shot od razu. Co jest, kurwa, ciężko utrzymać to stężenie w organizmie. Skoro to jest na przykład propionat, on tam ma setkę stężenie, walicie go codziennie, jesteście w stanie utrzymać to stężenie 100, robicie, no i nie zalecam dobrania więcej jak 600 na tydzień, czyli co? 6 bomb, kurwa, maksymalnie w tygodniu, takiego, kurwa, krótkiego postoja, jak robicie, tak? Ale to już mówię, to są siekiery. Co drugi dzień stówka wystarcza, kurwa, w zupełności, czyli 300 na tydzień. Walą, kurwa, te konie, takie dawki, później, kurwa, co jest? Bum, taki chłop odkłada i co jest? Pyk. Następna sprawa, czemu się tak dzieje? Jest coś takiego jak kur, tak? Robicie kurację. Robicie tą kurację i co robicie? Po tych 12 tygodniach schodzicie z towaru, czyli co? Wchodzi odblok. Powiem wam tak, wiecie, jak się schodzi prawidłowo z towaru, żeby, kurwa, ta masa była, żeby ją utrzymać, to co żeście, kurwa, nagromadzili na tym swoim ciele. Teraz to najgorsze, co robicie, jest to podtrzymanie masy. Co to jest podtrzymanie masy? Nic innego jak schodzenie nie z dwóch czy trzech środków, które, kurwa, wchodzą naraz i odkładanie ich, tylko co? Eliminujecie te dwa hardkorowe środki i na czym lecicie? Na tym podłożu, kurwa, lecicie cały czas. Cały czas. Jest to jeden skromny mililitr co drugi dzień, czy tam co 4 dni, jeśli to jest enanta, czy tam co 5. I no niestety co? Cały czas te iniekcje, cały czas wchodzą, cały czas kujecie dupę, cały czas to robicie, żeby co? Żeby to utrzymać. Kurwa, nie ma czegoś takiego jak bum, wielki chłop i kurwa, co myślicie, że wam to zostanie? Nie ma czegoś takiego. Zejście z cyklu u kulturystów wygląda właśnie tak, a nie inaczej, że schodzą z cyklu, u nich zejście z cyklu to jest odłożenie środków, a utrzymanie podłoża, tak, to podłoże wchodzi cały czas i to podłoże jest przez cały rok, kurwa, w ciele. Jeśli wchodzicie na cykl, co robicie? Podłoże leci cały czas i co do tego robicie? Dokoptujecie, kurwa, następny towar, no i tak to wygląda. Także przemyślcie to, kurwa, czy warto sięgnąć, czy warto się w to bawić, bo jeśli chcesz zrobić sylwetkę na 8 tygodni, czy tam 6 tygodni, jesteś ekto endo, powiesz mi, jak szybko wskoczysz na cykl, tak szybko, kurwa, się pochlastać, jak z ciebie zejdzie. No taka prawda, no. Tak to wygląda, jest ładny dzień dzisiaj, kurwa, słoneczko, kurwa, wali w główkę. Lecę, kurwa, na trening. Standardowo full body, dzisiaj główne skupienie na barkach. Trzeci dzień, tak jak mówię, lecę tego progresa cały czas, schodzi dobrze ta masa, no kurwa, no, coraz bardziej to wszystko jest widoczne, ale o co mi najbardziej chodzi? O jak najdłuższe utrzymanie się w tym stopniu, jakim teraz jestem, czyli co? Nie wrzucanie żadnych dodatkowych środków, kurwa, w organizm, nie męczenie się, bo co się później stanie, kurwa, co ja już wiem, co już odczułem na własnej skórze. Zacznie się coś takiego w głowie, jak, kurwa, taka lekka deprecha, będziecie się już, kurwa, coraz bardziej nie widzieć, bo co? Bo schodzi ta masa, tak? Schodzi ta masa, objętościowo się człowiek robi delikatnie mniejszy. Choć i tak te progresy są siłowe, te ciężary cały czas dźwigam. I co jest później? Przeskok, z czego, kurwa, redukcji znowu na byka. A tego bym, kurwa, nie chciał. Udowodniłem sobie coś, że zrobię tą redukcję w tym roku, zrobię ją, kurwa, na kozaka. Wytnę się tak, jak to ma wyglądać. Zobaczycie, jak wygląda końcowy etap. A później dorzucimy coś na temat takich poważniejszych rzeczy, jak hormony, nie hormony. Ja tam te tematy troszeczkę bardziej rozbuduję, bo kupę osób jest chętnych, dużo osób się o to pyta. Chcecie, nie ma problemu. Człowiek tam już jakąś styczność z tym miał, zna tych ludzi. Nagramy tam, myślę, w przyszłości teraz jakiś fajny filmik z takimi dobrymi chłopakami, którzy coś tam cisną. No, żeby ten kanał jakoś tam, kurwa, no, wyglądał. No, żeby nie było, kurwa, że... No, leci on takim, kurwa, takim, na takim lajcie, nie? Powrzucamy coś, kurwa, pokażemy wam to z tej strony, jak to wygląda. Ze strony takiej... Ktoś już się tam o coś otarł, tak? No zobaczycie, jak to wygląda, zobaczycie, jak to siłowo wygląda. Nie wygląda to tak kolorowo, jak na tych wszystkich, kurwa, filmikach na YouTubie, ta żyła na żyle, kurwa, ile to oni kalorii nie jedzą, no nie łudźcie się tym, bo tam naprawdę poważne rzeczy wjeżdżają w organizm. Dobra, ja lecę, morda, pozdro.